Cześć moi drodzy, miałem już na dziś kończyć nagrywanie kolejnych odcinków, jeżeli chodzi o silnik diesla. Ale nie mogłem się powstrzymać ze względu na to, że nasz silnik jeszcze ma świece żarowe. Ja bardzo często powtarzając Wam, jak działają świece żarowe, jak je wymienić, jak je odkręcać tak, aby one się odkręciły. Zawsze mówiłem to w teorii, jak one działają, pokazywałem Wam w praktyce, ale wiele mówiłem w teorii. Dziś mamy świetną okazję ze względu na to, że tym silnikiem mogę obracać, aby na żywo Wam pokazać, jak takie świece wykręcić. Moi drodzy, świece odkręcamy energicznym ruchem. Jeżeli podczas wykręcania w którymś momencie gwint będzie nam stawiał opór, cofamy się i pomału odkręcamy znowu, tak aby tego gwintu nie urwać. Świetna okazja, aby Wam to zademonstrować w praktyce. Zapraszam bliżej, lecimy. Dobra moi drodzy, należy pamiętać, że świece żarowe należy odkręcać zawsze na rozgrzanym silniku. Nawet jest wskazane, aby dobrze go przepałować. Myślę, że tutaj będziecie fajnie widzieć. Oczywiście nasadka 10, przedłużki tak, aby było Wam wygodnie. I spróbujmy, czy nam się to odkręci. Tak jak powiedziałem, energiczny ruch. Poszła. I teraz pomalutku kręcimy. Jeżeli wyczujemy jakikolwiek opór, to wtedy przełączamy, dokręcamy kawałek i znowu odkręcamy tak, aby sprawdzić, czy ten opór pokonamy. Wtedy jesteśmy w stanie taką świecę wykręcić i jej nie urwać. Myślę, że nasza świeca już poszła. Zobaczcie, jedna wykręcona. A zaraz robimy sobie hardkorowy test z prostownikiem. Na pewno te świece upalimy, ale co tam? Przynajmniej jakieś efekty specjalne będą. Kolejna świeca. Działamy tak samo. Ja mam o tyle trudniej, że mój silnik jest zimny. Energiczny ruch. O, i widzicie, świeca stawia bardzo, bardzo duży opór. Więc spróbujemy inaczej. Spróbujemy ją dociągnąć. I nic, ta świeca będzie urwana, ona tak stoi, o, poszła. Moi drodzy, poszła. Pytanie, czy się ukręciła, czy nie? Już czuję, że mam spory opór, cofam sobie. Znowu odkręcam, idę kawałek dalej i na razie oporu nie czuję. Chyba się uda z tą świecą, ale naprawdę, jak widzieliście, musiałem dobrze się zaprzeć, aby tą świecę ruszyć z miejsca. Czy uda się ją wykręcić? Myślę, że tak, już jest luźniutka, jak widzicie. Jest, poszła. Zobaczcie. Mam nadzieję, że to będzie widać, a przejdę z drugiej strony. Zobaczcie, dlaczego ona trzyma. Zobaczcie, ile tu jest nagaru. Nagaru, tu jest brud. Ale tutaj, jak widzicie, wygląda na to, że ten gwint był swego rodzaju zanieczyszczony. Więc prawdopodobnie to nam tak trzymało. No cóż, zawsze te gniazda po świecach należy, po demontażu świec, należy oczyścić przed montażem nowych świec. Wiele osób tego nie robi i potem w przyszłości są problemy. Jedziemy z kolejną świecą. Energiczny ruch, poszła. Lecimy z wykręcaniem. Tak naprawdę, jak możecie zobaczyć, tylko jedna świeca nam tutaj sprawiła problem, ale z każdym problemem można się uporać. Trzeba robić to cierpliwie, jeżeli jakaś świeca nie idzie, ze względu na to, o, tu mamy nawet w miarę ładną, nową świecę. Zobaczcie, jak daleko w tej świecy podchodził olej, a jak wygląda ta świeca, dlatego z tą był taki problem. Moi drodzy, jeżeli taka świeca się urwie, tak naprawdę jest problem, bo jeżeli urwie się w połowie gwintu, no to pół biedy, bo możemy jeździć bez niej. Silnik też będzie odpalał prawdopodobnie, ale jeżeli urwie się sama końcówka, potem jest strach, że wpadnie to do cylindra i narobi biedy. Wtedy trzeba albo ściągać głowicę, albo wołać kogoś, kto to wyciągnie. Są tacy specjaliści, którzy się tym zajmują. Wiele warsztatów się boi wymieniać świece żarowe, bo właśnie boją się tego, że ukręci się. Dobra, energiczny ruch. Poszło. Oj, aż mi w nadgarstku strzeliło.
odkręcamy, idzie już bez problemu, nie ma oporu, więc się nie przejmujemy. I zobaczcie, widzicie, tutaj jest rdza, dlatego ta świeca tak samo poszła, no trochę mniej opornie niż ta, ale też opornie. Zobaczcie, te dwie świece wyglądają jak wyglądają. Tutaj mamy świecę, która poszła bez problemu, no jest różnica, no nie ukrywajmy, tutaj prawdopodobnie to było problemem, że to było złapane. Dobra, obiecałem, że będą efekty specjalne, lecimy z efektami specjalnymi. Moi drodzy, ale jeszcze podsumujmy sobie to. Nie każde świece żarowe wytrzymają 12 lub więcej, bo są świece, które działają przy niższym napięciu, powiedzmy sobie. Jak widzieliście, wszystkie świece są sprawne. Nigdy, sprawdzając tak świece, nie trzymajcie ich w rękach i tak naprawdę prawidłowo tak świec się nie sprawdza. To były tylko takie małe efekty specjalne. Nie róbcie tego, bo jeżeli wasza świeca będzie dobra, to możecie ją bardzo szybko właśnie w taki sposób spalić. Tyle.